Początki Karkonoskiego Parku Narodowego jako instytucji, no to jest decyzja o utworzeniu Parku Narodowego tutaj w Karkonoszach. To jest 1959 rok, założenie Parku Narodowego, powołanie dyrekcji, organizacja, utworzenie całego zaplecza do funkcjonowania jednostki. Natomiast początki ochrony przyrody w Karkonoszach są oczywiście dużo dłuższe. Pierwszymi obszarami, które tutaj objęto ochroną, to był obszar Wielkiego Śnieżnego Kotła, a także Czarny Kocioł Jagniątkowski. Później powstawały rezerwaty przyrody obejmujące Kocioł Wielkiego, Małego Stawu, Kocioł Łomniczki. Objęto ochroną cały obszar Karkonoszy, tych najwyżej położonych partii, ze względu na zachowanie unikatowej roślinności. Objęto ochroną także ostańce skalne, które stanowiły wyjątkową ozdobę krajobrazu karkonoskiego. Ten okres trwał blisko 10 lat, nim udało się utworzyć Park Narodowy. Powstał on jako obszar wyłoniony z terenów lasów państwowych. Same granice Parku Narodowego po dziś dzień stanowią dla nas takie duże wyzwanie ze względu na to, iż ochroną objęto najwyżej położoną część Karkonoszy, natomiast stosunkowo mało terenów regla dolnego zostało włączone w granice parku. Nie wszystkie zbiorowiska roślinne są na terenie parku reprezentowane, które są charakterystyczne dla Karkonoszy. Stąd cały czas też idea, która nam towarzyszy, powiększenia obszaru parku i zwiększenia reprezentatywności pewnych zbiorowisk na obszarze Parku Narodowego. Od momentu utworzenia Parku Narodowego pierwszymi problemami, z którymi się zmagano, były ochrona lasów karkonoskich i usuwanie skutków klęsk, które wystąpiły na skutek masowego pojawu owadów. Mówię tutaj głównie o korniku drukarzu. W okresie II wojny światowej, w okresie powojennym duże fragmenty lasów karkonoskich były zasiedlone przez owady. Występowały później w historii już działalności parku także duże obszary wylesione przez huraganowe wiatry. Na tych obszarach powstawały właśnie miejsca rozwoju owadów, które atakowały później lasy świerkowe. Do końca ubiegłego wieku był to jeden z głównych problemów, czyli prowadzenie gospodarki leśnej, ale także kolejnym wyzwaniem było zawsze organizacja ruchu turystycznego w obszarze Karkonoszy. Jesteśmy obszarem bardzo chętnie odwiedzanym, o dużej popularności. Dużo zagrożeń dla naszej przyrody wiąże się z obecnością ludzi w górach. Także tutaj takim ważnym elementem, który podejmowaliśmy i dalej realizujemy, to jest organizacja tego ruchu, dbanie o infrastrukturę turystyczną w postaci szlaków turystycznych, o zarządzanie tym ruchem, kanalizowanie, no i też ochronę naszych najbardziej charakterystycznych i chronionych zbiorowisk i gatunków przed nadmierną obecnością człowieka. No, jesteśmy charakterystycznym miejscem, jeśli chodzi o początki turystyki w Karkonoszach, także myślę, że tutaj na pewno możemy polecić kaplicę Świętego Wawrzyńca na Śnieżce, gdzie powstawał jeden z pierwszych obiektów dedykowanych obsłudze turystyki, później przekształcony jako obiekt sakralny. Myślę, że miejsca naszych schronisk turystycznych są to w większości budynki, część z nich to pamiętające czasy pierwszych właścicieli, a część z nich bardzo mocno przebudowywane, ale są to dalej te miejsca, które są najpiękniejsze w Karkonoszach i bardzo ważne dla naszego regionu. Myślę, że tutaj też i w Karpaczu warto wspomnieć o świątyni Wank, która jest położona zaraz przy granicy Parku Narodowego i stanowi takie wyjątkowe miejsce. Cały szereg zabytków związanych z architekturą tutaj karkonoską, zarówno po polskiej stronie Karkonoszy, jak i też nie zapominajmy, że jesteśmy parkiem transgranicznym, także dużo właśnie z takich zabytków i wartościowych miejsc do odwiedzenia jest po czeskiej stronie Karkonoszy. No, Karkonosze to bardzo atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo teren, który co roku zachęca do odwiedzin bardzo dużej ilości turystów. Szacujemy, że Karkonosze co roku są odwiedzane przez 2,5 miliona turystów. Biorąc pod uwagę powierzchnię parku, bardzo duża liczba. Głównym naszym zadaniem obecnie jest szukanie kompromisu pomiędzy turystyką a ochroną przyrody. Jednym z głównych założeń jest kanalizowanie ruchu turystycznego, skupianie go na określonych fragmentach, tak żeby nie cała powierzchnia parku była poddawana silnej presji turystycznej, żeby były fragmenty tego parku rzeczywiście zachowaną dziewiczą, niezwąconą obecnością ludzi przyrodą. Przez to bogata sieć szlaków dostępnych dla tych ludzi, która jest remontowana i utrzymywana w bardzo dobrym standardzie. Oprócz tego szereg działań edukacyjnych mających na celu uświadomienie odwiedzających nas turystów o bogactwie przyrodniczym i o konieczności jego ochrony. Pilnujemy tych jednostek, które nie do końca dostosowują się do realiów, jakie panują w parku. Jednym z takich przykładów, co jest korzyścią dla społeczności lokalnych wynikającą z bliskości Parku Narodowego, jest na przykład to, że podkarkonoskie miejscowości, miasta zaopatrywane są w wodę. Jest to woda bardzo czysta i naprawdę bardzo dobrej jakości. Oczywiście ten nasz klimat karkonoski tutaj nie kończy się też na granicach parku, więc to, że mamy czyste środowisko w parku, oczywiście przekłada się też na to, że to sąsiedztwo jest dużo czystsze niż na przykład gdzieś dalej w Polsce. W parku występują liczne gatunki chronione, ale te, które najbardziej przykuwają naszą uwagę, są w większości reliktami polodowcowymi, które niewiele mają ostojów, w których mogą egzystować na terenie naszego kraju. Dlatego takie rośliny jak malina morożka, czy skalica śnieżna, skalica bazaltowa, to są gatunki, na które szczególnie silnie skupiamy swoją uwagę. Ze świata zwierząt bardzo silną populację cietrzewia, którą stosunkowo silną, bo to jest bardzo rzadki gatunek w naszym kraju, a w Karkonoszach ma jeszcze dość sporo siedlisk, na których może występować. Oprócz tego coraz częściej zakładający w naszych górach gniazda soku wędrowne, czy też wilk, który po wielu latach nieobecności na tym terenie zaczął pojawiać się i znalazł swoje miejsce. Region na pewno czerpie dużo korzyści z turystyki. Są to korzyści bezpośrednie, ponieważ ludzie prowadzą agroturystyki, pensjonaty, hotele, więc czerpią taką bezpośrednią korzyść z przybywania turystów tutaj. Są to też korzyści niebezpośrednie, ponieważ nawet jeśli pracuje się w innych gałęziach gospodarki, no to też po części jest to związane z tym, że tutaj ten napływ turystów jest duży. No też trzeba mieć świadomość, że region ponosi pewne koszty takiej masowej turystyki. Infrastruktura wymaga dużo większych nakładów, drogi, szlaki, no to wszystko na pewno jest poddane dużo większej presji niż w innych miejscach Polski. Głównym wyzwaniem parku jest znalezienie kompromisu pomiędzy udostępnianiem tego parku dla tak licznej grupy turystów, a także ochroną tych najcenniejszych gatunków, siedlisk. Przy tak dużej liczbie odwiedzających nas osób pojawiają się nawet takie prozaiczne sprawy jak rozdeptywanie siedlisk. Odbiorcami działań edukacyjnych prowadzonych przez Karkonoski Park Narodowy są tak naprawdę wszystkie grupy wiekowe. Mamy już od wielu lat trwający program przedszkolaków Przyroda Cię Potrzebuje. Jeździmy do dzieciaków, do przedszkoli w okolicach i tam już od najmłodszych lat próbujemy przekonać dzieci do tego, jak ważna jest przyroda i ochrona tej przyrody. Oczywiście mamy też zajęcia, na które bardzo chętnie uczęszczają szkoły podstawowe, szkoły średnie, ale też bardzo liczną i tak naprawdę coraz liczniejszą grupą odbiorców są seniorzy. Jest to bardzo wdzięczna grupa odbiorców, to są ludzie, którzy chętnie się uczą, są bardzo aktywni i bardzo chętnie uczestniczą w naszych zajęciach. Pracownicy parku, w tym pracownicy edukacji też kształcą się po to, żeby móc prowadzić edukację także z osobami z niepełnosprawnościami. Uczymy się języka migowego, spotykamy się z fundacjami, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami i tak naprawdę chcemy prowadzić zajęcia z takimi odbiorcami i prowadzimy już te zajęcia. Znajdujemy się u podnóża góry Chojnik, jest to łąka konietlicowa. Żeby zachować odpowiednią kondycję tego siedliska, wprowadziliśmy tu zabieg wypasu. Jest to wypas owiec rasy wrzosówka, jest tu prowadzony od kilku lat i spełnia swoje zadanie. Mamy podpisane porozumienie z właścicielką, więc nie są takie nasze owce, one są to tylko wykonują swoją pracę. Zresztą jest to rasa, która daje tyle mleka, ile wystarczy do wykarmienia jagniąt. Karkonoski Park Narodowy bardzo aktywnie współpracuje ze społecznością lokalną i w sensie formalnym jesteśmy jako duża instytucja publiczna wsparciem formalnym dla stowarzyszeń, dla organizacji pozarządowych. Jesteśmy w stanie wspierać te organizacje w realizacji celów edukacyjnych, celów ochrony przyrody. Jesteśmy też w stanie wspierać takie stowarzyszenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ale te relacje są nie tylko formalne, to są również relacje towarzyskie, przyjaźnimy się, znamy, organizujemy razem różne wydarzenia, także rzeczywiście nie chcemy być tylko parkiem, który jest dla turystów. Bardzo zależy nam na społeczności lokalnej. Sami tu mieszkamy, zdajemy sobie sprawę z tego, że taki park jak Karkonoski Park Narodowy, który jest drugim najpopularniejszym parkiem w Polsce, bywa też uciążliwy dla ludzi mieszkających tutaj i też chcielibyśmy w jakiś sposób, powiedzmy, zrekompensować te trudności, które się pojawiają. Wiele wydarzeń kierujemy do społeczności lokalnych, organizujemy spotkania sąsiedzkie, organizujemy wycieczki dla naszych sąsiadów tutaj, także myślę, że ta współpraca jest naprawdę bardzo dobra. W Karkonoskim Parku Narodowym bardzo lubimy nowe technologie, stosujemy je na co dzień w naszej pracy. Jest bardzo wiele narzędzi, które wykorzystuje technologie, nowoczesne technologie, które może pomóc przede wszystkim w działaniach monitoringowych. Wdrażamy systemy, które wspierają monitoring przyrodniczy, które bazują na wykorzystaniu fotopułapek, które bazują na przetwarzaniu tych danych z fotopułapek za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji. Mamy na terenie parku zamontowanych 135 fotopułapek, które w tej sieci pomiarowej monitorują sposób przemieszczania się naszej karkonoskiej fauny. Jest to taki nowy element w monitoringu fauny, który umożliwia nam po pierwsze zachowanie pewnej ciągłości informacyjnej, ale również dostarcza szeregu informacji, które się wiążą ze wszystkimi zjawiskami towarzyszącymi. Na fotopułapkach mamy zarejestrowane informacje o tym, jakie są warunki pogodowe, jakie jest tło przyrodnicze, które widzimy na każdym zdjęciu fotopułapkowym, jaka jest aktywność zwierząt w nocy, na jakich wysokościach się pojawiają, jakie to gatunki są, ile tych gatunków jest. Wszystkie te elementy można później przetwarzać z wykorzystaniem technologii informacyjnych, przede wszystkim systemów informacji geograficznej. Nasza pracownia GIS jest chyba jedną z najstarszych w polskich parkach narodowych i ma ogromne doświadczenie i właśnie te technologie geoinformacyjne też pomagają nam przy analizowaniu tego, jakie zachodzą zmiany, jakie zachodzą procesy w środowisku przyrodniczym Karkonoszy. Te zasoby danych przestrzennych są przetwarzane w zasadzie na nasze bieżące potrzeby. Każdy pracownik parku ma swoje narzędzia do rejestracji różnych zjawisk czy gatunków w terenie. Może to robić przy każdym wyjściu terenowym. Nie musi być to w jakiś sposób specjalnie zaplanowane, także jesteśmy już też jako pracownicy parku przyzwyczajeni do tego, że zawsze ten dostęp do bazy danych obserwacji mamy przy sobie w naszym smartfonie i zawsze możemy tę bazę o kolejne obserwacje rozwinąć. Wykorzystujemy również techniki pozyskiwania informacji z wykorzystaniem właśnie bezzałogowych statków powietrznych, miejsca, które są trudno dostępne, do których nie można, a nawet nie byłoby wskazane, żeby człowiek się pojawiał, też możemy wykorzystać te narzędzia, żeby pozyskać informacje o danym zjawisku, czy o danym gatunku, czy o jakiejś zmianie w krajobrazie. I wreszcie telemetria, techniki telemetryczne, które pozwalają nam na podglądanie zwierząt w czasie rzeczywistym i w tej chwili mamy możliwość obserwowania naszych sokołów wędrownych, niezwykle cennych i rzadkich gatunków, które w karkonoszach na szczęście w kilku miejscach jeszcze ciągle gniazdują. I również takie urządzenie telemetryczne założyliśmy na bociana białego, który już rozpoczął swoją wędrówkę z gniazda w Podgórzynie. Też te techniki telemetryczne pozwalają nam na analizowanie relacji między człowiekiem a gatunkami, młodymi osobnikami, gatunków, które są objęte ochroną, jakie są relacje między aktywnością ludzi, czasem tej aktywności. To wszystko jest również przedmiotem naszych zainteresowań. Badania naukowe w parku są prowadzone praktycznie w sposób stały. Te dane są zbierane, gromadzone w bazach danych i przekazywane również naukowcom praktycznie z uczelni w całej Polsce. Dzięki temu wyniki, które uzyskujemy, pozwalają nam na wzmocnienie naszych argumentów przyrodniczych przy różnego rodzaju procedurach, przy opiniowaniu, przy analizowaniu oddziaływania działalności człowieka na przyrodę karkonoszy. W Karkonoskim Parku Narodowym raczej myślimy o tym, żeby rozwijać turystykę w kontekście jakości, a nie ilość. Jest bardzo dużo turystów, którzy przyjeżdżają do nas co roku. To jest blisko 2,5 miliona turystów. Już praktycznie od 2 lat na takim poziomie ta frekwencja się utrzymuje, co znaczy, że wiąże się to również z dużą antropopresją. Także chcielibyśmy, żeby wszystkie nasze działania miały na celu ograniczanie takiej masowej turystyki, na rzecz turystyki, która jest świadoma, która jest pod względem jakości dla turysty ciekawa, rozwijająca, merytoryczna, tak żeby był to czas spędzany w górach pełen emocji, pełen takich świadomych przeżyć i takiego bliskiego kontaktu z przyrodą, który można powiedzieć, że jest wartością samą w sobie. To myślę, że jest największe wyzwanie, bo to jest bardzo trudne zadanie przy takim sposobie zwiedzania parku, jaki w Karkonoskim Parku Narodowym obserwujemy. Staramy się to robić na różne sposoby i poprzez działania edukacyjne, i poprzez działania, które są realizowane w ramach naszych projektów. W tym roku rozpoczęliśmy dużą kampanię, z którą chcemy trafić do świadomości turystów już w miejscu ich zamieszkania. Chcemy trafić z przekazem mówiącym o potrzebie odpowiedzialnego przygotowania się do wizyty na terenie obszaru chronionego Karkonoskiego Parku Narodowego, ale też każdego innego obszaru chronionego, innego parku narodowego, tak żeby być świadomym, gdzie jedziemy, po co tam jedziemy, żeby odpowiednio się przygotować do tej wycieczki i mieć również z tyłu głowy to, że jedziemy w miejsce absolutnie wyjątkowe pod względem przyrodniczym. Miejsce, które jest jednym z najcenniejszych w naszym kraju czy w Europie i do miejsca, któremu należy się szacunek, któremu należy się przyjęcie pewnych ram, które wiążą się z zarządzaniem ruchem turystycznym, z zasadami przebywania na terenie parku. Mamy nadzieję, że te działania kampanijne, które są realizowane w tym roku i będą kontynuowane w kolejnych latach, że one powolutku będą przynosiły odpowiedni efekt. Staramy się włączać do tych działań jak najwięcej naszych przyjaciół. Też my, oczywiście pracownicy, jesteśmy w te działania mocno zaangażowani, będąc na szlaku, będąc blisko turystów, spotykając się z turystami w ramach naszych działań. Staramy się im uzmysłowić 5 głównych zasad przebywania na terenie parków narodowych, na terenie naszego parku, poruszania się tylko po szlakach turystycznych, niepozostawiania śmieci oraz resztek jedzenia, wędrowania tylko w porze dziennej, odpowiedniego przygotowania do wycieczki również pod kątem zaplanowania, pod kątem bezpieczeństwa tej wycieczki i świadomego przebywania na terenach najcenniejszych najcenniejszych w strefie ochrony ścisłej, czyli na przykład w rejonie Muraw, no na przykład w rejonie Śnieżki są bardzo mocno narażone na antropopresję i wydeptywanie ze strony turystów.